Jeżeli kto, słuchają mnie dzisiaj jacyś liderzy Kościoła, to e, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na przyszłość Kościoła. Ale patrząc na przyszłość Kościoła, e, tego co może czekać Kościół, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę nie na wschód, nie patrzyli na Chiny e, i przez pryzmat Chin spoglądali na to, co może czekać e, Kościół e, Chrystusa w Polsce, w Europie, a raczej spojrzeli na zachód. Dlaczego o tym mówię? O, nie wiem do ilu y, kochani z was dotarło do tej pory, y, czy dotarły te informacje z za wielkiej wody, a dokładnie biorąc, z Kalifornii y, na temat y, kościoła y, Johna MacArthur'a, Grace Community Church w Los Angeles. A, od jakiegoś czasu Kalifornia jest rządzona przez y, stronnictwo, że tak się wyrażę, które nie jest prawicowe. Jest to drugie prawicowe. No, przez, przez stronnictwo, które nie jest konserwatywne, zdecydowanie. I jeśli posłuchacie Johna McArthura, ostatnich jego wypowiedzi i, prześ, i, pośledzi, i spróbujecie prześledzić to, co się działo przez cały ten czas w Los Angeles, to zobaczycie, jak bardzo um, ktoś rozpoczął wojnę z Kościołem. E, z Kościołem, który e, ma swoje pryncypia i zasady. E, to znaczy, Kościół jest Chrystusowy, podlega autorytetowi Chrystusa e, i ma się zbierać. E, kościół nie istnieje, się nie gromadzi. E, oczywiście są różnej maści pastorzy, którzy twierdzą, że Jezus nie nakazał się gromadzić. Okej, okay, niech co twierdzą. Biblia jest Biblią i sama nazwa, eklesja, Ekleo, Lu zwołanie, tak? Ekklesia to są ludzie zwołani, to są ludzie, zwołuje się po co? Żeby się ludzie gromadzili. W dziejach apostolskich, jak przypomnicie sobie, jest taka sytuacja w Efezie, gdzie ludzie się gromadzą w obronie Diany Efeskiej, tak w tej świątyni, tam Paweł, Paweł naucza w Efezie i w pewnym momencie ludzie protestują przeciwko nauczaniu Pawła i się gromadzą. Tak? Zgromadzili się w ce jakim celu? W celu, żeby stanąć w opozycji do Pawła, żeby po poskromić Pawła, żeby nie pozwolić mu um, głosić przeciwko um, Dianie Efeskiej. E I to zgromadzenie Biblia nazywa eklesja. Tak? To, czyli każde zgromadzenie, które, e gdzie ludzie gromadzą się, gdzie ludzie się zbierają, w jakimś celu, nazywa się w piśmie tym eklesją i my jesteśmy również taką eklesją. My jesteśmy eklesją Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nas zwołuje i dlatego gromadzenie się cotygodniowe jest tak istotne i tak ważne dla naszej kondycji duchowej jako dzieci bożych, jako członków ciała Chrystusowego. Wobec powyższego e, Kościół Grace Church zaczął się gromadzić wbrew nakazom e, Różnego rodzaju agencji, tak zwanych zdrowia, nie wiem jak to nazwać, um, Hrabstwo Los Angeles oraz stanu Kalifornia. Um, ewidentnie ostatnie kazanie Johna MacArthura, gdzie John MacArthur e, wyjawił e, warunki, na jakich mogliby się spotykać. Po prostu e, nie ma opcji, żeby Kościół mógł zaakceptować tego typu warunki, bo, bo nie ma opcji. E, Wobec powyższego oczywiście oni się nie mogą spotykać. Sędziowie raz się przychylają do stanowiska kościoła, raz przychylają się do stanowiska hrabstwa Los Angeles. Um, hrabstwo Los Angeles, słuchajcie, po 50 latach, po prawie 50 latach wypowiedziało kościołowi parking. Tak? Przez 50 lat płacono po 100 tysięcy rocznie. Ten, ten kościół, ponieważ jest to mega kościół, duży kościół, tam jest, nie wiem, między 7 a 12 tysięcy ludzi w tym kościele. Płacili, e, i teraz nagle hrabstwo Los Angeles wypowiada um, umowę. E, ewidentnie widać, że pod, e, e, pod płaszczykiem pandemii e, zaczyna się swego rodzaju ideologiczna wojna, ponieważ zabrania się kościołom nie tylko gromadzić, nie tylko nakazuje się nosić maseczki czy zachować dystans, ale nie wolno śpiewać. Nie wolno mieć komunii. To, to po co Kościół ma się gromadzić? Jeżeli się nakazuje, pójść do toalety w czasie kazania, bo nie wolno się przerwy. I muszą być ludzie, którzy monitorują toalety. Hmm. to jest ciekawe. E Także ewidentnie to wszystko pokazuje, jak bardzo e rząd e Kalifornii oraz e oraz Hrabstwo Los Angeles no jest, jest tak naprawdę na wojnie. Zaczyna być na wojnie z Kościołem. Może. Jeszcze, no w sumie już jest. To jest taka jeszcze na razie wojna podjazdowa, ale mimo wszystko inne kościoły się zamykają, ponieważ podostawały ponad 100 tysięcy dolarów kary z tygodnia na tydzień. Tylko dlatego, że się gromadzą, mimo że zachowują obostrzenia. Podczas gdy różnego rodzaju zgromadzenia pod hasłami lewicowymi odbywają się bez żadnych przeszkód, a rząd Kalifornii je wspiera. Także jeżeli chcecie, kochani, szczególnie przywódcy kościoła. W Polsce, pastorzy, liderzy i tak dalej chcecie wiedzieć, co nas może czekać i zapewne co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Szczególnie przy zmianie warty, gdzieś tam na wiejskiej i tak dalej. Co nas może czekać w Polsce? Szczególnie, że to, co się dzieje teraz, może być bardzo dobrą okazją do tego, żeby uciszyć Kościół czy starać się uciszyć Kościół. Szczególnie w kwestiach społecznych, moralnych. W tym wszystkim, co Jezus nakazuje Kościołowi wyjść i nauczać. Tu się próbuje zamknąć. My wiemy dlaczego. Nie musimy tłumaczyć, jesteśmy na wojnie duchowej. Um, oczywiście świat tego nie dostrzega. Ci, którzy to widzą, mam nadzieję, że widzą. Ci, którzy nie widzą, trudno. Mam nadzieję, że Bóg da łaskę, aby przejrzeli na oczy i zrozumieli. Um, kochani. To nie będzie główny temat dzisiaj Reformeli. Witam was serdecznie po tym dość długim wstępie takiej dygresji, która miała tylko pokazać ewentualnie, co nas może czekać jako Kościół w niedługim odstępie czasu. Ale dzisiaj zupełnie o czym innym. Najpierw koncik książkowy. Chcę bardzo polecić dwie książki. I to nie tylko dla osób reformowanych, ale również dla chrześcijan ewangelikalnych również. Szczególnie dla tych, którzy przyznają się do tego, że są w tradycji protestanckiej, którzy szukają też swoich korzeni, swojej tożsamości w XVI-wiecznej reformacji. Ale nie tylko, w pierwszym kościele, i tak dalej. Pierwszą książką, którą chcę polecić, kochani, jest naprawdę niesamowita. Ona ma już. No, nie wiem, prawie chyba 100 lat. Oczywiście nie ten egzemplarz, ale książka. Napisana przez Artura Pinka pod tytułem Suwerenność Boga. Wydało ją towarzystwo. Towarzystwo, czekajcie, bo upowszechniania. No właśnie, bo chciałem powiedzieć krzewienia. Upowszechniania myśli reformowanej Horn ze świętuchowic. A. Polecam tą książkę. Bardzo dobra książka, która opisuje e, wszechmoc Boga. E, kim Bóg jest oraz e, nasz stosunek, czy też stosunek suwerenności Boga do naszej odpowiedzialności. Jako ludzi. E, do grzechu, e, do, do naszej niewolnej woli i tak dalej. Naprawdę polecam tą książkę, jeśli ktoś nie czytał. E, kochani, nawet jeżeli nie jesteście kalwinistami, nic nie szkodzi. Warto sięgnąć i poczytać. Może zmienicie zdanie, nie wiem. E, ale warto poczytać. Warto, warto zapoznać się, ponieważ ta książka bardzo dobrze odzwierciedla Myśl Reformowaną. Um, ale też przede wszystkim Biblię, bo jest oparta na Słowie Bożym. Opiera się tylko i wyłącznie na tym, co możecie znaleźć w Słowie Bożym. Więc wersety po wersetach, które pokazują, kim Bóg jest. Jest jeszcze jedna książka. Też pinka Atrybuty Boga. Tu ją chyba mam nawet, którą też polecam to jest ta. To wydało Biblioteka Świadomego Chrześcijaństwa Toruń. Również pokazująca, jaki Bóg jest. tak? Jakie ma, jakie ma atrybuty. Także te dwie książki polecam do przeczytania. Tak naprawdę każdemu. Niezależnie od tego, czy jesteście, czy jesteście reformowanymi chrześcijanami, czy nie. Także dwie książki Pinka. Może w ten sposób pokażę. Tak, o. Ja to sobie zaznaczyłem, bo potrzebowałem. Um, Artur Pink. Suwerenność Boga oraz atrybuty Boga. Ważną, wydaje mi się, i wierzę nawet co, nie, że wydaje mi się, wierzę w to, że dla, dla chrześcijanina jedną z najważniejszych, szczególnie w świetle Kolosan II, rzeczy dla chrześcijanina jest tak naprawdę poznawanie Boga takiego, jakim się objawił. Oczywiście na tyle, na ile Bóg nam to objawił, ale, ale, ale poznawanie Boga. Drugą książką, którą chcę Wam polecić, kochani, może taki drobny wstęp, Ponieważ w Polsce do tej pory nie było tak naprawdę wydanej książki, która odcisnęła przeogromne piętno na reformacji. Przeogromne piętno na reformacji. Były wydawane fragmenty. Wiem, że wydawnictwo tym bez wydawało. Mam parę takich, takich drobnych, małych książeczek nauki religii chrześcijańskiej Jana Kalwina. O tym mówię są to oczywiście ciekawe książki, są, są to tłumaczenia. Ja, ja wiem, że to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa, bardzo ciężka sprawa, ponieważ było kilka wersji, które sam tworzył Jan Kalwin i, i nauki religii chrześcijańskiej albo istoty religii chrześcijańskiej. A oprócz tego są też tłumaczenia francuskie, które sam, których sam dokonywał Jan Kalwin. I aby dokonać tłumaczenia na język polski naprawdę trzeba wiele rzeczy zestawić. Nie tylko w języku łacińskim. Bo, bo tak pisał Jan Kalwin, e, pisał tak większość na tym czasie, ale też i w języku francuskim. E, I tutaj również ukłon w stronę e, Towarzystwa Horn. Pozdrawiam brata Marka Handrysika e, bardzo serdecznie. E, po, i, I naprawdę ogromny szacun i, i, i wielkie dzięki, ponieważ e, dzięki staraniom właśnie Towarzystwa Horn udało się po wielu, wielu latach, to nie jest Biblia, to tylko tak ładnie wygląda jak Biblia, ale to nie jest Biblia, udało się przetłumaczyć i wydrukować istotę religii chrześcijańskiej Księga Pierwsza. Tych książek jest cztery. Na razie Księga Pierwsza o Bogu, e, autorstwa Jana Kalwina. Także mm, naprawdę polecam. E, oczywiście osoby reformowane, wydaje mi się, że to tak naprawdę chyba obowiązek nawet, Natomiast, natomiast też dla wielu, wielu innych osób, szczególnie dla teologów, pastorów itd., aby się zapoznać z myślą Jana Kalwina, z jego, z jego egzegezą biblijną, z jego istotą religii chrześcijańskiej, pamiętajmy, że ta księga odcisnęła przeogromny piętno, przeogromne piętno na reformacji. Ona stanowi o reformacji genewskiej. Tak, tak jak Luther był reformatorem. Z Niemiec. Tutaj mamy reformację genewską. To były takie dwa potężne ośrodki myśli, myśli reformowanej, reformacji w tamtym czasie. Z czego my czerpiemy dzisiaj bardzo mocno i, 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 i całymi łyżkami, tak naprawdę. Także naprawdę super sprawa. Ja tylko powiem, że ponieważ dostałem taką wiadomość, niestety nie będę mógł jechać bo to kawałek drogi jednak mimo wszystko, plus do tego różnego rodzaju obowiązki. Ale w Warszawie 24 września tego roku o godzinie 18.30 ulica Mińska 62 przez 5 Instytut Tollelege zaprasza na prezentację tej książki. Oficjalną prezentację. Będzie obecny prezes stowarzyszenia, brat Marek Handrysik, a pastor Zdzisław i będą też tłumacze. Zarówno z języka francuskiego, jak i łacińskiego. Także jeżeli ktoś jest z Warszawy, albo z tamtych okolic, albo ma blisko, albo się akurat wybiera do Warszawy, w tym czasie to może być dobre miejsce, aby sobie się zatrzymać i być może posłuchać, a może nawet i zadać jakieś pytania. To szczególnie właśnie dla jakichś teologów może być bardzo istotne, dla historyków kościoła może być też bardzo istotne. Także zachęcam. Ja niestety nie mogę, szkoda, ale, ale no nie, mam, nie mam takiej możliwości, aby w tym czasie udać się na tą prezentację. Gdyby to było tutaj u nas w Gorzowie, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast no Warszawa w tej chwili. W tej chwili no, pozostaje poza zasięgiem. Wobec tego to, co mogę życzyć, to życzyć udanej prezentacji, naprawdę Błogosławionego Czasu, zarówno dla Marka Handrysika, dla Towarzystwa Horn, jak i Instytutu Lelege, dla tłumaczy i dla tych wszystkich, którzy się tam udadzą, po to, żeby posłuchać i dowiedzieć się na temat tego, jak powstawało to tłumaczenie. Być może dowiedzą się też, kiedy będzie termin kolejnej księgi. Ja bardzo chętnie bym się dowiedział. Naprawdę bardzo chętnie bym się dowiedział, kiedy będzie księga druga, ponieważ sobie już zęby na nią ostrze. To tyle, jeśli chodzi o nasz książkowy kącik. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć dzisiaj w Reformeli, i tym razem udamy się do Słowa Bożego. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy jak najczęściej udawali się do Słowa Bożego. Nie zawsze nam się to udaje, żeby pójść do Słowa Bożego w takiej formie egzegezy. A dzisiaj chciałbym to zrobić jako odpowiedź, ciężko to powiedzieć nawet, że to jest odpowiedź, jako moją reakcję, tak, może w ten sposób. Jako moją reakcję na, na film, który otrzymałem od pewnego brata. Jest to film z wykładu. Katolickiego duchownego, dogmatyka księdza Grzegorza Strzelczyka, który odbył się gdzieś tam, nie wiem, nie, nie pamiętam gdzie. Była to jakaś, zdaje się, że konferencja, i, i ten wykład miał tytuł Co Wolno Bogu. I jeżeli myślicie, że jako reformowana osoba zaraz rzucę się na suwerenność Boga i ludzką odpowiedzialność, to, czy, czy też ludzką wolną wolę, to absolutnie nie o to mi chodzi. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Księdza Strzelczyka, słuchajcie, to ja kojarzę. O chyba sprzed wielu, wielu lat, jak jeszcze, no dobra, to tutaj wyjdzie kwestia wieku, ale jeżeli, mojego wieku, ale je, jeżeli pamiętacie taki program kiedyś w telewizji, już taki kanał był telewizyjny Religia TV. On już jakiś czas nie funkcjonuje, z tego co wiem. To już nie funkcjonuje. Tam był właśnie kiedyś Szymon Hołownia też, jednym z prowadzących. I to właśnie chyba Szymon Hołownia prowadził taki program i Zdaje się, że to był właśnie Ksiądz Strzelczyk. Dlaczego mi się zdaje? Ponieważ ten ktoś był yy, łysy i miał długą hipsterską brodę. To nie jest obraźliwe, to jest po prostu. Ta. Tak rzeczywiście Ksiądz Strzelczyk wygląda. Jest, jest dogmatykiem katolickim. E, bardzo bystrym człowiekiem, to notabene. E, miło się go słucha. E, I wówczas pamiętam, jak Ksiądz Strzelczyk, e, może nie bronił, to za dużo powiedziane, ale. Dość pozytywnie odnosił się do teorii apokatastazy, tak? czyli to, co byśmy nazywali pustego piekła. Bo ja osobiście uważam i chyba wielu uważa, że Jan Paweł II, tak? papież Polak, również może nie było to oficjalne czy ex katedra nauczanie papieskie, ale gdzieś tam wewnętrznie wierzył w powszechne usprawiedliwienie. I wtedy, i wtedy właśnie chyba Strzelczyk tak troszkę bronił troszkę bronił. Tego. dogmatykowi katolickiemu wolno więcej niż dogmatykowi protestanckiemu dlaczego? dlatego, że dogmatyk protestancki ma tylko sola scriptura czyli może się oprzeć tylko i wyłącznie na piśmie natomiast dogmatyk katolicki niekoniecznie, ponieważ ma całą rzeszę różnego rodzaju autorów, którzy stanowią po pierwsze tradycję kościoła, która dla kościoła katolickiego ma wymiar teopneustos dla nas nie My z Biblii wiemy, że tylko pismo jest stos, natomiast Kościół Katolicki nadaje tradycji, wymiar Stos, a tak naprawdę najbardziej to nadaje sobie, czyli swojemu urzędowi nauczycielskiemu, wymiar teopneustos. A z czym my się nie zgadzamy? Wobec tego jakby nam wolno mniej, tak? Bo my mamy sola scriptura, Kościół Katolicki nie i nawet kiedy słuchałem, słuchałem tego filmu, tego wykładu księdza Strzelczyka, to widać było ewidentnie, jak bardzo mocno a gdzieś tam podróżował wędrował sobie po po mistykach różnego rodzaju po ich przeżyciach i wskazując jakby to miało rzeczywiście wagę dla, dla argumentacji za tym za czym argumentował Ym, war, nadawał wartość egzystencjalnym przeżyciom i tak dalej, i tak dalej nie mam nic przeciwko egzystencjalnym przeżyciom nie o to mi chodzi chodzi mi o to że dla dogmatyki jakby dla formułowania doktryny to raczej nie ma większego znaczenia i nie powinno mieć większego znaczenia, ponieważ w kwestii formowania doktryn to Kościół prowadzi dialog z Pismem Świętym, nie, ze Słowem Bożym, a nie y, sam ze sobą, czy z mistykami, czy z ich wewnętrznymi przeżyciami. Ale tam padło takie, takie sformułowanie, do którego chciałbym się odnieść i które chciałbym, żebyśmy y, zobaczyli. E, mianowicie Ksiądz Strzelczyk powiedział coś takiego, ponieważ y, cytował fragment z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, wersety 6 i 7. I w wersecie 6 czytamy tak. Który będąc w postaci Boga nie uważał bycia rudnym za, gradzież, za grabież, przepraszam lecz ogłosił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznanym za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. A i tutaj ksiądz Szelczek powiedział takie zdanie, że a, wyrażenie postaci, w postaci Boga, e, czyli greckie wyrażenie En a, występuje, tutaj tylko, występuje tylko raz w Piśmie Świętym i konia z rzędem temu, kto e, zrozumiał, o co Pawłowi chodziło. Co Paweł chciał powiedzieć przez to, e, przez to e, En także w postaci Boga, o co, o co chodziło Pawłowi. No dobra, możemy wybaczyć księdzu Strzeczykowi, ponieważ nie jest biblistą, jest, jest dogmatykiem to katolickim, wobec tego jemu, jemu, on ma poszerzone horyzenty akceptacji różnego rodzaju źródeł objawienia. My nie, więc spróbujemy, spróbujemy się odnieść do tego, zobaczyć, co to znaczy to en morfeteu. Wiecie, ciężko jest mi uwierzyć, że Paweł pisząc do Filipian napisał coś i Filipianie dostają ten list i siedzą i się zastanawiają, mówią: co, co to jest? O co chodziło Pawłowi? Co Paweł chciał powiedzieć przez tą postać Boga? My nie wiemy. Paweł tylko pierwszy raz takie coś użył, czy nigdy wcześniej o tym nie pisał? My nie wiemy, co to znaczy. Nie wierzę w to, że Paweł, pisząc ten list do Filipian, chciał ich wprowadzić w rodzaj konfuzji, że, że nie wiedzieli za bardzo, o co chodzi? Myślę, że oni doskonale wiedzieli i my też możemy doskonale wiedzieć, jeśli zechcemy zastosować zasady retoryki biblijnej. A mianowicie spójności myśli. A przyjrzyjmy się na chwilę tym, tym, tym dwóm, szczególnie tym dwóm wersetom, czyli szóstemu i Najpierw kontekst, żebyśmy nie pominęli kontekstu, bo kontekst, kontekst, jeszcze raz kontekst. Zaczyna się wszystko w piątym wersecie. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Czyli chodzi o to, że Paweł prosi e, zwraca się do Filipian, aby w nich było takie nastawienie, umysłu, jakie było w Jezusie Chrystusie. Wobec tego to nastawienie, umysłu, jest kontekstem e, do tego, co następuje. E, który będąc w postaci Boga, Enmorpheu Hyparchon, tak, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym za grabież. No i właśnie, tutaj, ja tu mam tłumaczenie UBG, w niektórych tłumaczeniach jest troszeczkę inaczej, ale ogólnie jest to bardzo, bardzo mylące tłumaczenie. Nie uważał bycia równym za grabież. Znaczy, że on grabi coś, jemu coś kradną. No właśnie, tu z pomocą nam przychodzi Greka. Hapargamon Hegesa to, to einai isateo. OU to jest partykuła przecząca nie... Hegase to uznał Isa bycia równym. Isa oznacza bycie równym w ilości i jakości. To jest przymiotnik. Theo to jest rzeczownik w celowniku. Komu? Bogu. Tu einai to jest bezokolicznik. Żeby to było, inaczej moglibyśmy przetłumaczyć, harpagam, harpagmon, harpagmon. Czego należy się mocno trzymać? Innymi słowy. Mówi Pismo, mówi Paweł, że Jezus Chrystus będąc w postaci Boga, nie uważał tego bycia w postaci Boga, tak, tego bycia równym Bogu, tak, w ilości jakości podkreślam, bo to słowo Isa oznacza równy w ilości i jakości, tak, czyli we wszystkim w każdym wymiarze Bogu, żeby się tego kurczowo trzymać. Żeby się tego trzymać bardzo mocno. Nie, nie uznawał tego, że, 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 że musi. I w następnym. Yy, i tutaj bardzo piękne, yy, kolejne zdanie, jakby jest kontynuacją tego, bo zaczyna się od Allah. Lecz. To lecz jest spójnikiem. Lecz ogłosił samego siebie. Widzicie? Ol auton Ekonesen opróżnił, tak? Czyli. Yy, nie uznał tej, tej, tej swojej boskości, tego bycia równym Bogu, za coś, co musi koniecznie trzymać dla siebie, ale, się, ale to odpuścił. Tak, znaczy, że, że opróżnił się, tak? Opróżnił się. W jaki sposób? Ano, przyjmując postać sługi. I tu mamy, słuchajcie, znowu, morfen dulu to samo Morfeteu Morfendulu przyjmując postać niewolnika Widzicie a w jaki sposób przyjmuje postać niewolnika stając się podobnym do ludzi Labon en homoiomati genomenos. tak stając się podobnym do ludzi w ten sposób przyjmuje postać sługi Więc jeżeli przyjmuje postać sługi stając się podobnym do ludzi, to będąc w postaci Boga, jest równym Bogu w ilości i w jakości. Morfe postać oznacza, jakbyśmy chcieli sobie tak, do, do, tak obrazowo to wytłumaczyć, oznacza zespół cech i atrybutów przez które ktoś rozpoznaje kim. Ten ktoś, kto posiada te cechy, jest. Innymi słowy, jeżeli ja mam tą postać człowieka, to ktoś patrząc na mnie, widzi cechy człowieka. To jest dokładnie to tutaj. Stając się podobnym do ludzi. Tak? Czyli każdy patrząc na Jezusa, widział człowieka. Tak? Dalej mówi pismo: A z postawy uznany za człowieka. Tak? Czyli przez to, że stał się podobnym do ludzi, jego postawa, tak? jego wygląd, jego wszystko, przez to uznano go za człowieka. Uniżył samego siebie. W ten sposób siebie uniżył, tak? I był posłuszny do śmierci, do śmierci krzyżowej, to jest nawiązanie do tego kontekstu, do, 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 do umysłu chrystusowego. Ale chodzi mi o to, że, że w ten sposób yy, 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 w ten sposób ogłosił sam siebie Morfendululabon, morf, yy, morfendu przyjmując przyjmując postać sługi. Przyjmując postać sługi. Zatem jeżeli to Morfe, przez to morfe. Przez to postać sługi on jest poznawany dla ludzi jako człowiek, tak? ponieważ stał się podobnym do ludzi. Wobec tego to Morfeteu, en Morfeteu w postaci Boga, oznacza, że e, oznacza zespół cech, przez które my, patrząc na niego, rozpoznajemy w nim prawdziwego Boga. I to o to chodzi Pawłowi. To nie jest to, że ja muszę. Te... Jeżeli ma ktoś dla mnie konia z rzędem, to poproszę. Bo to jest to. Dwa razy użyte jest to samo sformułowanie. Dwa razy. Raz na postać Boga i raz na postać człowieka. I ewidentnie pokazane jest, w jaki sposób ludzie go rozpoznają jako człowieka, przez to, że stał się, że przyjął taką, że przyjął taką morfę, taką, taką postać. I wobec tego to En Morfeteu. Jest dokładnie, jest dokładnie tym samym. To jest, to jest jego postać boska tak. Tym bardziej że zwróćcie też uwagę, że wyraz du, 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 wyraz labon jest w Aoryście. Dobrze mówię, dobrze mówię. Wyraz Labon jest w Aoryście. Um, czyli czas dokonany za przeszły. Um, Niektórzy nie tłumaczył, chodzi o to, że to wskazuje, że, że coś się stało, tak, czyli że przyjął, że przyjął, um, że przyjął, um, Boże, że, że przyjął ludzką postać, tak? że innymi słowy, stał się człowiekiem, tak um, i um, przez to jest rozpoznawalny dla świata, dla, dla każdego człowieka, jako, jako człowiek. Tak? Innymi słowy, patrząc na Jezusa, każdy go, każdy go rozpoznaje jako, jako człowieka. E, natomiast, natomiast y, y, w przypadku postaci Boga jest będąc hyparchon, jest to e, imię słów czasu teraźniejszego strony czynnej. Czyli coś, co jest, e, coś, co, co cały czas jest, tak? On cały czas jest w tej postaci Boga. On on nigdy, nigdy nie przestał być Bogiem. Tak? Jak niektórzy tworzą jakąś, jakąś teologię Kenozy i próbują powiedzieć, że, że tam Boga już nie ma, to tak, tutaj ewidentnie widać, że, że to nieprawda, że On cały czas, że On cały czas, cały czas jest Bogiem. Tak? Cały czas jest Bogiem. Także, kochani, myślę, że to by wyjaśniło nam, czy wyjaśniało nam um, kwestię Enmorfeteu. Że dzięki temu możemy zobaczyć, że jest to chyba jeden z najbardziej chrystologicznych, a jednocześnie najbardziej trynitarnych um, fragmentów Pisma Świętego. Ponieważ przez to, że Pismo wskazuje na boskość Chrystusa, z automatu pokazuje nam, że Bóg jest trójosobowy. Z automatu. Um, chrystologia jest podstawą yy, yy, nauki o Trójcy Świętej. Właściwa chrystologia, kiedy rozpoznajemy Go jako człowieka, Jezusa, ale też widzimy w Nim, że jest, yy, że jest Bogiem. To jest, to jest niezwykle istotne. Ok, kochani, tyle na dzisiaj. Yy. Życzę wszystkim błogosławionego czasu, szczególnie ze Słowem Bożym, bo naprawdę zachęcam każdego do, do studiowania Słowa Bożego. O ile to możliwe, jeżeli ktoś zna Grekę, również w Grece. A jeżeli nie znacie, naprawdę wierzcie mi, jest tyle różnego rodzaju narzędzi w internecie, dzięki którym można dotrzeć do tekstu natchnionego i próbować rozważać ten tekst natchniony także zostawiam Was z tym jeszcze raz życzę Wam błogosławionego czasu błogosławionego tygodnia, który przed nami błogosławionego weekendu gdzie mam nadzieję wszyscy będą się dalej jeszcze spotykać, pomimo tych różnych dziwnych rzeczy, które się dzieją za oceanem u nas ciągle jeszcze będą się spotykać wierzący i uwielbiać Boga i mieć komunię i móc śpiewać i jak Bóg da zobaczymy się za tydzień trzymajcie